Bardzo mi się podoba. A panie? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję. Co? Wyjdź stąd! Przepraszam. I panienki Luz, co? Za minutę zaczynamy. Za 60 sekund. Za 59. Ale one jeszcze nie są gotowe. A co mnie to obchodzi? Za 58. Gdzie wy z tymi kwiatami? Po werdykcie powiedziałem. Co się tu do cholery dzieje? Dziewczyny nie są gotowe. To ich jedno gołe. Masz rację. Poszło. Co jest? Co jest? Co się dzieje? Przestań. Przecież już wygrałaś. O co ci chodzi? Potknęłam się 3 razy i ja w ogóle nie mam nóg. Ja się kocham nawet bez nóg. Przestań. Powiedziałem, że wygrałaś, to wygrałaś. Są lepsze. Tam lepsze. Dla mnie nie. Masz 10 minut na poprawki, słyszysz? To jest umowa handlowa. Albo mam cię razem z koroną, albo nie mam cię wcale, jasne? A jak wygram? To spełnisz moje 3 życzenia, ty złota rybko. No, do roboty. Nie ruszaj się. No, szef czeka. Przepraszam, że przeszkadzam w tak uroczystej chwili. Ale jak się ktoś ukrywał przez miesiąc, teraz może się spodziewać różnych delegacji. Chwilowo jestem prywatnie. Znasz odpowiedź na moje pytanie? Słucham. Odpowiedź znam, ale nie wiem, jakie jest pytanie. Słucham. Odpowiedź już mi gówno na pytanie. Trudno się z tobą robi interesy. Gdzie jest towar? Zniknął z twojej hurtowni. Gdybym wiedział, co to za towar, może bym go lepiej pilnował. Gdzie jest towar? Nic o tym nie wiem. Jesteś mi winien 130 miliardów. Nie obchodzi mnie, czy ty podpieprzyłeś towar, czy tobie podpieprzyli.
Taka suma to bagatelka dla kogoś, kto zajmuje punktowane miejsce na liście tygodnika Wprost. Prasa kłamie. Wiem, że kłamie. Prokurator też wie. Ale trzy zagrożone banki, które ci udzieliły kredytu pod zastaw twojego majątku, uwierzyły dziennikarzom. Przecież mi nie powiesz, że to jest majątek. Ten rozpadający się hotel pod Cieszynem. To piękne auto, na które wabisz twoje blondynki. I te hurtownie, do których każdy może wejść i wynieść co chce i kiedy chce. A tiry? W tej sprawie już cię szukają Czeczeńcy od Gryśki. Oni za parę karbowańców brzuchy rozpruwają. No, na szczęście na górze są chłopcy z łopu. Oni się z tobą obejdą łagodniej. Wiesz, że mógłbym ich powstrzymać. Pod jednym warunkiem. Za 48 godzin towar albo pieniądze. Dobra, zgadzam się. Ale twój interes, żeby mnie uwolnili, za dużo wiem. Wiem, jak chodzi ten zegarek, gdzie są wskazówki. A te głupie 130 miliardów to mi odpuścisz. Odrobisz je sobie w tydzień ze swoimi kumplami z policji. A teraz przepraszam. Muszę iść na górę, bo prowadzę tam show. A sam, jak powiedziałeś, na widowni siedzi prokurator, łup i inne ważne osobistości. Ty gnojku. I cały ten cyrk dla jednej puszczalskiej z numerem 7. Pierdolony rycerzu. Teraz decyduj. Tak czy nie? Tak. Puść go. Daj się zamknąć chłopcom z placu broni. Wyciągnę cię za kaucją. Będziesz miał 48 godzin, a potem będziecie można zamknąć tylko w trumnie. Szukam pana wszędzie. Co? Znalazłeś? Bardzo państwa proszę, zapraszamy, wszystko gotowe. Alkohole, kanapki z kawiorem, szampan. Przepraszam bardzo, ale tym rada, takie emocje, że musiałem się trochę ostudzić. Zboczenie, jak się podniecę, muszę się wykąpać. Hydrofilia. Zapraszamy. Szanowni państwo, jest coraz mniej czasu. Mamy materiały, znamy kandydatki. Mam nadzieję, że nasze obrady nie będą zbyt burzliwe. Teraz mam prośbę do państwa reporterów, aby byli łaskawi zostawić nas we własnym gronie. Nasza wdzięczność będzie równa naszym talentom. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie senatorze, zgodnie z umową, siódemka wygrywa. A, lubię tę cyfrę. Siódemka przynosi mi szczęście. Ale co zrobić z tamtymi? Tamci też lubią tę cyfrę. Połowa przynajmniej. Są mi zobowiązani. A druga połowa? Zwłaszcza te wiedźmy. Będą tak długo tu siedzieć, aż ją polubią. Szanowni państwo, życzę państwu owocnych obrad. Pełna swoboda głosowania. Dzisiaj jest siódmy, ten pokój ma numer 7. Mój ulubiony film to Siedmiu Wspaniałych, a piosenka 7 Czarnych Krów. Więc mnie jest obojętne, kogo państwo wybierzecie, by miał numer 7. Dla tajności głosowania drzwi zostaną zamknięte z zewnątrz na klucz. Jak na konklawę. Tylko państwa uwolnię nie biały dym, a telefon do baru. Panie senatorze, jaki jest numer do baru? 007. Jaka ostatnia cyfra, bo nie zasłyszałem? 7. Właśnie. Ta cyfra otwiera sezam. To bardzo interesujące, co pan mówi, ale teraz proszę zostawić nas samych. Teraz. Przepraszam. Byku. Nie ruszaj się stąd. Bez mojego zezwolenia nikt nie wchodzi i nikt nie wychodzi, jasne? Załatwili skurwysy. Myśli, że jak ma kupę szmalu, to już mu wszystko wolno. Mógł jeszcze wyżej kaskadę. Małci jest spokojna. Panowie, nie teraz, teraz werdykt. Potem ze mną róbcie, co chcecie. Firmo, poszli. Kurwa. Sidi! Poszedł, co? Michu! Pójdź na wtaruj, nikę już nie obchodzą. Srocie, wsi wyszli. Już.
Держи веревку. Быстрее! Давай, давай, давай! Ушел! Поехал! Это тебе аванс, сука! Ну! Ну! Слушай, Юрий сказал, он ждет до конца недели. Ты понял, гад? Или тебе хорошенько объяснить? Потом убью. Понял? Погибает невольник чести, полуклеветанный мулой. С ума сошел. Поляк дурак. Послушайте, монголы. Powiedz swojemu mafiozu, że ja go przyciągnę po torach kolejowych. Daj mu! A zatem przejażdżkę, to potrącam 20%. Co się tam dzieje? Policja! No smatło co? Policja! Uchodzim. Paszał! Ale pana pobili. Ich prosiłem, żeby mnie pobili. Uwielbiam, jak mnie biją. Wie pani, próbowałem sam się bić, ale to nie jest to samo. Niech mnie pani walnie. A co pan? Proszę mnie rozwiązać. Jest tu gdzieś telefon? Tak. Dziękuję. Tego nie wolno tak zostawić. To naprawdę skandal. Czy pani może nam powiedzieć, co się właściwie stało? No nic, jeśli za nic uznać coś, co przechodzi wszelkie wyobrażenie. Oni nas zamknęli, rozumie pan? Aresztowali. Próbowali wpłynąć na nasze decyzje. To była cała grupa nacisków. Jaka grupa, proszę powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, jaka grupa, ponieważ kierowana ona jest przez pewnego znanego człowieka. Ale nazwiska? Pan by chciał procesu z moim udziałem, a ja nie mogę panu zrobić tej przyjemności. Natomiast obiecuję panu, że jeśli ja wytoczę komuś proces, będzie pan zaproszony. Zgoda? Przepraszamy bardzo, pan już odpoczął, to nie ma najmniejszego stresu. Ile można tu siedzieć? Co się stało? Nie do Ci gapić. Co się dzieje? Ja to już u pana nie pracuję. Kurwa, ja mogę pana ochraniać, ale tu jest ułop Bory i wszyscy święci. Coś pan tak musiał nawywijać, że basta beze mnie. A Juruśka wygrała? Tak, wygrała. Wygrałaby tylko, żeś pan drzwi pozamykał. Się afera taka porobiła, że trzeba było wszystko wyważyć. Mówią, że do sądu pana dają. Pójdziesz teraz po nią i przywieźesz się natychmiast do domu, jasne? Tak. Ruszaj! Prowadź. A przecież wiesz, gdzie on jest. Zaraz, co jest? Co?
kombinuj. Zenek! Zenek, zgłoś się! No. Jacek! Szef! On! Dawaj za nim! Gań go! Straż Graniczna, proszę paszport i dokumenty wozu. Proszę wysiąść z samochodu. Dzwoń do drogówki! Powinien być 10 minut temu. Siadajcie do wozu, jedźcie naprzeciw. E, daj mu drogę! Jedziemy! Jest w lesie. 2 kilometry od Bodzanowa. Jest pusty. Jeszcze ciepły. Wygląda na to, że jest porzucony. Idźcie w kierunku torów kolejowych. To kilometr przez las. Dobra, zrozumiałem. Idziemy. Проходи.
Znaczy, 10 automatów kałaszników jest, patrony jest, 15 pistoletów. No, как ракет нет. Ракеты в прошлом году уехали, к сожалению. Да, значит, на 53-м километре ждут мои друзья, под третьим семафором. Хасло, как это? Пароль. О, пароль, пароль Тарас. Ответ Бульба. А я раньше выйду. Давай выпьем. Спасибо. А цивильные дрехи у вас есть? Что-что? Дрехи. Одежда? Да. У нас все есть. Ну как все? Ракет нет! Давай. Эй, пап! Держи. На счастье. Дякую. Czy tutaj ktoś przybył? Zapłacę za miejscówkę. Spokojnie, zapłacisz. Wszystko zapłacisz. Stój! Stój!
Nie ma go. Wiem, kim jesteś. Kim? Ścigany. Zając. Albo wilk. Ty kim jesteś? Mnie w ogóle nie ma. Wypadłem ze wszystkich rejestrów. Pan Bóg zapomniał o moim dossier. Ten dworzec to mój czyściec. Niebo i piekło zarazem. To mój jedyny przyjaciel. Nie bój się. Poznaję się na dobrych ludziach. Mówi, że możesz zostać. Gdzie? Tu. Ja tu nie planuję wakacji. To spierdalaj stąd. Tam na górze czekają na ciebie twoi przyjaciele, policjanci. Bankierzy, złodzieje, oszuści. Do widzenia, lwie serce. Spotkamy się wieczorem. Mógłbyś mnie przechować kilka dni? Chodź. Znasz? Umiem czytać. Gazety na dworcu to nie tylko lektura. To także pościel, ogień, jedyny kontakt ze światem. W porządku, Pinky. To jest od dziś mój gość. Próbowali przejść Rumuni. Wysłałem ich na górę. Kłopoty mogą być. Chcesz? Masz drugi. Na pamiątkę. O! Suchcie się kończy, ale na górę nie chcę iść. Suchciel, znasz regulamin. Umieramy na górze. Pinky, weź paru bezfrizornych, wynieście go na górę i połóżcie przy kiosku z gazetami. Chcę żyć. Ale po co? Synku. W raju anioły biegają ze strzykawkami. Pełnymi makoweru. A święty Piotr rozdaje LSD. Pan Bóg jest na ciągłym haju. Bo inaczej, jakby stworzył ten świat.
Do zobaczenia, synu. To jest poczekalnia. Właściwie ty też powinieneś przejść kwarantannę. Zostaw. To swój. A to jest łeb. Małpka. Hej. Cycek. Zagrycha. Mamuśka. Zyga. Gaduła. No. A to Janosik. Hej. Resztę poznasz później. Są w robocie. Pracują? Żebrzą albo kradną. Przed zachodem słońca dżentelmen nie pije. Dżentelmen nie pije, nie pije. Tu nie ma godzin, synu. Tu nawet kompas nie wskazuje północy. W zasadzie w ogóle nie piję. Albo wypijesz, albo znikasz na zawsze. To jest rytuał, a wybór tylko jeden. Do dna. Po pierwszym nie zakaszam. Tylko mi tu nie napaskudź. Do kolektora jest 100 metrów. A kubeł jest tu.
A która godzina? 12. Masz mój zegarek. Tutaj wszystko jest wspólne. Ty się lepiej nie myj, nie gol, nie czesz. Żebyś wyglądał jak człowiek normalny. Muszę zatelefonować. Jak musisz? Ale na górze pełno psów. Węszą. Muszę. Janusz, idź po garnitur. Hej. Synu? A to skąd? Z wysp Bahama. Słuchaj, przyjdzie ktoś do nas do domu z hasłem bij, zabij szczura. Wydasz mu moje rezerwy. W moim domu nie ma żadnych twoich rezerw. Wyczerpały się, jasne? Kochanie, jestem w tragicznej sytuacji. Musisz mi pomóc. Niech ci pomoże ta twoja miska. Kochanie, proszę cię. Czy to tata dzwoni? Zajęli cały majątek. Nie mamy nawet samochodu, nie mam czym jeździć. Neseser z wkładem też wzięli? Bij, zabij szczura. Dziękuję, kochanie. Nie ma za co, bydlaku. Słyszałeś? Tak. Trzeba będzie coś zabrać ode mnie z domu. Tak, neseser z wkładem. Janosik szybciej biega. Jokała! Jokała do nogi! Nie meldowałeś się u nas, Jokała. W delegacji byłem. Na śmietniku. Masz czas do jutra na meldunkowe. Tylko wiesz. A tego znasz? Nie. Koleś, wstawaj. Masz dokumenty? Do księdza z nim pójdę. Co? Zyga, zyga. Zębem rysowana. Wjeżdżaj. Dara, daj popatrzeć. A powiedz mi, czym ty ją będziesz dmuchał? Zyga! Puszcz! Puszcz, bo go udusisz! Puszcz!
Janosik? Janosik? Ej. Kto będzie dzisiaj dyżur? Poczekalni mamuśka i cycek. U księdza z Rzymu i ten z robaczywymi nogami. A na peronie? Jeden z odwyku i jeden od księdza Andrzeja. Głuchoniemy. Uratował go dzisiaj? Zapisz go do premii. Powiedz mu, żeby poszedł. A tak. Janosik, idź tam, gdzie on powie. Weź fanta i przynieś go tutaj. Pójdziesz z hasłem bij, zabij szczura. Zapamiętasz? Bij, zabij szczura. Co to za fant? Neseser. Do podziału? Do podziału. Daj adres. Zapiszę ci, co mu jest. Walczy. Co jest? Nie mogę. Chwilki. Nie mogę. Nie mogę. Jezu. Pompuj. Serce. Do budy. Zabij szczura. Dziękuję. Miało by
Powiedz spokojnie. A tu co? Fajerwerki i jatka. Partacze. Na co czekasz? Posprzątaj to. Gówno. Gówno. Kim ty jesteś? Piekło, bracie, to nie przechowalnia. Takich jak ty wypluwa. Tu obowiązuje prawo. Tu nikt nikogo nie pyta o życiorys, bo nikt nie ma życiorysu. Tam jest bezustanny wyścig. Tam łazicie, bracie, w kajdanach. A człowiek musi być wolny. Długo tu mieszkasz? A może nie wiesz, że już mamy wolność? Komuny nie ma. Jesteś pewny? Że komuny nie ma? Ukrywasz się? Ja wybrałem wolność. W tym syfie tutaj. A twój syf tam na górze lepszy. Bo upudrowany. Mniej śmierdzi. Głodny jestem. To weź swoje ciemne okulary, białą laskę i zasuwaj do baru. Wsadź brudny paluch w czyjąś zupę, to ci ją zostawi. Albo wyjdź na powietrze i daj się zamknąć. Pierdel, to też wolność. Nie dotykaj tego. To dżuma. Umrzesz, bracie. Ja brałem szczepionkę. Człowieku, ty wiesz, co to jest? Ludzkie życie jest w moich rękach. To są łobowskie oryginały. Skąd ty to wziąłeś? Skąd ty to masz? Mam. Ale tego nie można odpuścić. To są dokumenty tych skurwysynów. Przecież to jest prawdziwy skarb. Co wieczór darowuję życie dwóm łotrom. Moje miłosierdzie jest większe od boskiego. Ja ich rozgrzeszam za życia. A dużo tego masz? Starczy do końca dni. Co wieczór. Dwóch łotrów, tego po lewicy i tego po prawicy, także nie przybijam do krzyża. Nie masz prawa niszczyć tych dokumentów. To jest historia. A więc w moich rękach jest historia. Historia zależy od mojego wyboru. A ja wybieram rolę miłosiernego. Ach, ty jesteś pierdolnięty razem z tym twoim piekłem. Nie zostanę tu ani minuty dłużej. Niech tylko Janosik wróci z moim neseserem, moimi pieniędzmi. Kupię cię razem z twoimi dokumentami i twoim miłosierdziem. Janosik zginął. Zabiłeś go. A mnie nie kupisz nigdy. I niczym. Thank you.
No co? Baby nie widziałeś? Że ci się chce ślepego udawać. Pan uważa. Pomogę panu. Pan tu mieszka? Tak. O, dziękuję panu. Ubieraj się. Spokojnie, chłopcy. Pilnujcie dziewczyny. Drzwi zamknij. Czego chcesz, Dubku? Wiesz, co to jest? Mam to w większym formacie i w większych ilościach. To fałszywki. Albo nic nie warte gówna. Zostawię ci to na pamiątkę. Mam tych główienek całą walidę. Czego chcesz? Załatwisz mi kaucję? Zagwarantujesz wygranie procesu? I otworzysz nową firmę. Mnie tam nie ma w tej walizce, jestem czysty. Ale jak dam ci tę walizkę, to będziesz mógł kupić pół Polski. Nie wchodzę.
Dla mnie jest dobrze, jak jest. Sam bierz pół Polski, jak musisz. Dawaj łapę. Co ty? Gazowe zabawki wozisz? Z której ręki wybierasz? Dobra, dobra. Nie wygłupiaj się. Nie strzelaj. Nie zrobisz tego. Nie strzelaj, idioto! Nie strzelaj! Ja nie żartuję. Chcę to mieć. Rozumiesz, ty świrze? Ja muszę to mieć. Gdzie schowałeś tę walizę? Odpowiadaj, bo cię zabiję! Odpowiadaj, skurwysynie! Zabiję cię! Zabiję! Zabiję! Puśćcie go. Puśćcie go. Mówiłem ci, że mnie nie ma. Co, chcesz mnie zabić? Ja nie jestem kto. Ja jestem co. I oni też. I ona, i on. Nie próbuj wciągnąć nas w ten swój gnój. Z tych papierów możemy mieć kupę forsy. Zbudujemy za nią domy dla bezdomnych. Dla alkoholików. Dla ajcowców. Kto zbuduje? Ty i ja. Chcesz mieć pokój z ciepłą wodą? Śniadanie o 8, obiad o 14, kolacja o 19? A ty? Chcesz mieć pokój? Może córka przyzna się do ciebie i znów wprowadzi się ze swoim gachem? Kto chce? Nikt. Nikt. A wiesz dlaczego? Bo nikt w to nie wierzy. Ja też nie. A zwłaszcza tobie. Więc spierdalaj stąd. Pilkiego zabili! Co?
Zabiliście go. Co ty wygadujesz? Groził strzykawką, dostał pałą i upadł. Przedawkował. Mordercy. Coś ty, kurwa, powiedział? Daj spokój, przecież nie widzisz, że to świr. Zobacz. Zboczeniec. No co? Co? Rozejść się. Nie słyszysz? Rozejść się. Kurde. To ty jesteś Monte Cristo. Co jest nad nami? Kace. Jakie kace? Teraz banki. Dawniej komitet centralny. A to jest schron pierwszego sekretarza. Zapomnieli o tym? Nie sądzę. Chwilowo zabetonowali wejście. Tam dalej są sejfy banków. Bali się włamań. Kto jeszcze wie o tym pałacu? Tylko ty i ja. Dlaczego mnie wybrałeś? To jesteś ty, a to jestem ja. Nie pamiętam cię. Ale ja cię pamiętam. Byłeś królem naszego domu dziecka. Bogiem. Mistrzem. Pamiętasz, jak cię nazywaliśmy? Szczęściarz. Lucky. Kochaliśmy cię i nienawidzili wszyscy, nawet wychowawcy. Dlaczegoś to spadło? Pech. Lucky i pech. A ty co ze sobą zrobiłeś? Teraz ja jestem Lucky. A jak cię nazywali w sierocińcu? Nie pamiętasz? Mówiłem, nic nie pamiętam. Szczur.
Tutaj są dokumenty. Jest tu także kilka taśm magnetofonowych i wideo. Są twoje. Co chcesz. A ty? Zburzyłeś mój azyl. To jest koniec mojego czyśćca. Muszę sobie zbudować nowy. Chodź, pokażę ci wyjście. Albo w poniedziałki, wtedy muzeum nieczynne. Panie senatorze, czeka pan Piechnicki w sprawie, jak twierdzi, wagi państwowej. Mówi, że pan wie, o co chodzi. Nie, to dzisiaj niemożliwe. Proszę zapisać go na jutro. Panie senatorze, chodzi o człowieka o pseudonimie Proboszcz. Proszę wejść. Proszę siadać. Czym mogę służyć? Pan jest, zdaje się, poszukiwany listem gończym. Zgadza się. Przychodzi pan do mnie w czyimś imieniu? W imieniu sprawiedliwości. Własnej, ludzkiej czy boskiej? Panie senatorze, za wszystko w życiu trzeba płacić. W tym wypadku panu, prawda? Skąd pan to ma? Mam komplet. Pan jest jednym z wielu. Skoro prasa o tym nie pisze, domyślam się, że to szantaż. Czego pan chce? Chcę pana poręczenia w prokuraturze i drobnej pożyczki na kaucję, abym mógł się uwolnić z zarzutów z wolnej stopy. Ja jestem człowiekiem o czystych rękach. Nigdy nikogo nie zadenuncjowałem. Zbieg okoliczności sprawił, że znalazłem się na tej liście. Teraz reprezentuję poważnych i uczciwych ludzi. I nie mogę się mieszać w pańskie finansowe machlojki. Niech pan mi tu nie pieprzy tych dyrdymałek, zostawię dla swoich partyjnych towarzyszy. Moje warunki są jasne. Pewnie to pana zdziwi, ale ja jestem człowiekiem biednym. Nie dorobiłem się. Ani w przeszłości, ani w poprzednim, ani w tym ustroju. Niech pan uprzedzi swoich ubowskich kumpli, że mam ich dosyć. Zbierzcie razem siły, no i pieniądze. Czekam do pojutrza.
Później przeczyta pan te dokumenty w którejś z gazet. Środa, 16. Sprawa jest bez nadziei. No właśnie o to mi idzie. Przeszłość musi być rozliczona do ostatniego agenta. Jak długo może trwać bezkarność i naigrywanie się ze zdrowego rozsądku? No właśnie. To nie jest znośne, że nami rządzi nadal komunistyczna elita. Bardzo słusznie, zgadzam się, Borsuk. Cześć. Cześć. Widzisz tego człowieka? Przyprowadź go do mnie. My się znamy? Ja pana znam od A do Z. Pan mnie niekoniecznie, Borsuk. Jak pan mówi? Borsuk? Fałszywka. Tych numerów ze mną nie próbujcie. A ja takich fałszywek mam całą walizkę. Nie tylko na pana. Na moich wrogów też? Też. To idź do nich. A ponieważ dobrze ci życzę, posłuchaj mojej rady. Nie zaczynaj draki, która cię przerasta. Wysadzisz razem z tą walizą w powietrze i siebie i wielu, wielu innych. Bez względu na to, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe. Ja też ci dobrze życzę. Dlatego radzę ci zebrać 20 miliardów do środy i zdeponować je w miejscu, które wskażę przez telefon. Adam! Obejrzyj go! Czysty, nie nagrywał. Do zobaczenia. Szarda nie widziałeś? Przecież wiesz, że zniknął. Pociąg osobowy zaoszczy na dalsze zachodnie. Jeszcze na to wróćmy przy peronie, w Tarsku. Pociąg osobowy zaoszczy na dalsze zachodnie. Jeszcze na to wróćmy przy peronie, w Tarsku. Halo? Możesz mówić? Jarek, co ty narobiłeś? Wczoraj pocięli Marysię żyletką jacyś ludzie. Boże. Powiedzieli, że jeżeli do jutra się nie znajdziesz, zabiją nas. Dzwoniłaś na policję? Dzwoniłam. Powiedzieli, że... nie mają ani sprzętu, ani ludzi, żeby chronić aferzystów. Wchodzę w ten interes. Jaki? No ten twój, z teczką. Kupuję te papiery. To ty pociąłeś mi córkę? Ja? To nie w moim stylu. No, przecież ci mówię, że to nie ja. Musisz mi uwierzyć. Do ceny dorzucę ochronę dla rodziny.
Za późno, już sprzedane. Słyszałem, że sam tym handlujesz. Sam sobie sprzedałem. Już nie żyjesz, a papiery i tak znajdziemy. Jeśli tej środy nie odbiorę osobiście, trafią w kilkunastu kopiach do prasy. Łop cię zdejmie. Już się nie maskuję. Do środy. Cześć. Centrala, zgłoś się, odbiór. Centrala, zgłaszam się. Centrala, mamy go, odbiór. Zdejmijcie go, tylko dyskretnie. Meldujcie, bez odbioru. Co za nim? Urwał się, skurwiel! Urwał się! Kloszard? Szczurek, jesteś tu? Dobry, senatorze. Nie zrezygnował pan. Nie mogę. Czy pan zdaje sobie sprawę z rozmiaru katastrofy, którą pan wywołuje? Panie senatorze, pan może jest niewinny albo naiwny. Ale są inni, a im odpuścić nie wolno. Niech pan przestanie. Panu chodzi o osobiste korzyści, a dorabia pan do tego ideologię. To dokładnie to, za co mnie pan chce karać. Minęła 16. Podjął pan decyzję? Proszę pana na chwilę.
Kiepak, nie ma przejścia! Dzisiaj to jest mój dom! Gdzie jest moja żona? Gdzie jest moja córka? Urząd Ochrony Państwa, pan się uspokoi. Żona i córka są zdrowe i bezpieczne. Pan pozwoli z nami. Proszę siadać. Chyba jest jasne, że korzystne byłoby, żeby pan zaczął z nami współpracować. Pan rzeczywiście ma te dokumenty? Wiem, kto ma. Ten król bezdomnych? On jest w zakładzie zamkniętym. Nic nie chce mówić. Może panu się uda. Jedziemy. Wiesz, dlaczego tu jestem? Proszę zostawić nas samych. Proszę. Jak ty się czujesz? Przyniosę ci nowego szczura. Nowego lwie serce. Przyszedł do mnie sam. Nie daruję im tego. Nie daruję. Powiedział? Powie. Tylko muszę mu przynieść szczura. Zaprzyjaźnili się w podziemiach. Szczura? Tak. Babi się lwie serce. Tego przyjaciel. Właściwie po co wam te dokumenty? One teraz już nie mają żadnego znaczenia. Idziemy. Obcych nie wyjdzie. Proszę o ciszę. Zaczekajcie na mnie. Poczekajcie. Pan też. Szykuj się do drogi.
Za mną. Serce. Chodź. Nie bój się. Chodź. Chodź tu. To Gnojek wykiwał nas.